Dobry Państwu. Dobry wieczór. Są po niektórym zdziwieni jesteście, że tak wcześnie razem z Kotem. Czekam na KHT, ale dzień dobry. Razem z Kotem czekamy. Już jest 10, więc powinno się zacząć. Dobra, cześć. Kotku, jesteś? No dobra, to Kotek sobie zaraz pójdzie, bo ona jest strasznie zła, że ją budzę tak rano w ogóle. O tej porze. Proszę Państwa, trochę mogę być przymulony, bo nie spałem, znaczy krótko dzisiaj spałem ze względu właśnie na to, że postanowiłem, proszę Państwa, jednak zrobić specjalne i krótkie KHT dotyczące tego słynnego listu senatorów. Jeśli, proszę Państwa, no idzie to czy nie idzie, bo już nie wiem zupełnie, czy to idzie, czy nie idzie. No, bo jeśli, proszę Państwa, robimy to, co robimy, w tej chwili, no cholera, nie idzie mi to. O, już poszło, dobrze. Jeśli, proszę Państwa, sonda się zaczęła, to sonda jest od tego, aby tego typu sprawy wyjaśniać i nagłaśniać. Proszę Państwa, nigdy nie używałem w stosunku do niektórej prasy, tak zwanej prasy niemieckojęzycznej, polskojęzyczna prasa niemiecka i tak dalej, i tak dalej. Ale po wczorajszym artykule w Onecie zacznę chyba nazywać Onet der Onet. Tak, der Onet, proszę Państwa, ponieważ takiej manipulacji jeszcze nie widziałem. A co dziwne, poszły w tą manipulację i nagle Onet stał się bardzo wiarygodnym źródłem informacji dla Kresów, dla mediów narodowych, dla prawie wszystkich organizacji prawicowych, bo co? Bo napisał coś, co się kojarzy z, listy, z 447 natychmiast, proszę Państwa. Bzdura totalna. Ten artykuł... Musiałem sprawdzić parę rzeczy, potwierdzić parę rzeczy i potwierdziłem, proszę Państwa. Należy przeczytać tekst po angielsku po prostu. W tym artykule nie ma mowy o mieniu, bo w tym liście nie ma mowy o mieniu bezspadkowym. Jest mowa tylko i wyłącznie o ofiarach i ich rodzinach, Holokaustu i ich rodzinach oraz innych osobach. I to jest klucz, proszę Państwa. I to jest klucz. Oraz innych osobach. Ten artykuł, proszę Państwa, zatytułowany zresztą wszędzie, jak to było? Niemal cały Senat USA domaga się od Polski załatwienia sprawy restytucji mienia ofiar Holokaustu. Ewidentnie kojarzy się z ustawą 447, a tymczasem od niej nie dotyczy. Powołuje się tą na ustawę Just, ale to ustawa Just jest po prostu ustawą, czekaj, jak ta jest ustawa Just, tak? Jak to mówił nasz feldmarszałek, czy ten Reichsmarschall, ten z okrągłej izby, proszę Państwa. Jest totalną manipulacją. To ma wsadzić właśnie przed wizytą Trumpa klina pomiędzy nas a Stany Zjednoczone, proszę Państwa. Więc Dawid G., ja powiedziałem der Onet, co jest raczej złożone, ponieważ ten klin służy tylko i wyłącznie der i zmiękczeniu N, czyli Niemcom i Rosji. Proszę Państwa, to jest totalna bzdura. A teraz powiem Państwu, o co tak naprawdę w tym chodzi. Otóż ja już to mówiłem raz i powiem jeszcze raz. Chodzi o restytucję mienia zabranego przez komunistów. A, notabene, w tym liście ewidentnie jest wskazane i senatorowie to wskazują, amerykańscy, że nie jest tu winna Polska, ale tylko dwa totalitaryzmy. Naziści, Niemcy, oni mówią nawet Niemcy i komuniści i Sowieci. Proszę Państwa, od wielu lat jest nawet stowarzyszenie tych, którzy stracili majątki w Polsce. Od wielu lat trwa, proszę Państwa, walka z rządem o restytucję mienia zabranego bezprawnie po II wojnie światowej. Odzyskanie własności. Wszyscy wiemy, czekaliśmy na tę ustawę i tak dalej. Abstrahuję od tego, co im oddawać i tak dalej. Część tych ludzi, którzy byli właścicielami, zgadza się nawet na 20% wartości według, po odliczeniu wszystkich kosztów odbudowy i tak dalej, takie różne rzeczy, to jest nieważne. Wiem to bezpośrednio od jednego z nich, z tych ludzi, mojego wydawcy, pana Piotra Jeglińskiego, jak również od pani senator Anders, która w tym uczestniczyła. Mniej więcej rok temu odbyło się zebranie, na którym był ówczesny wiceminister sprawiedliwości, niejaki pan Jaki.
No i paniaki, trwało, był tam 5 minut, ci ludzie starsi wielokrotnie byli oburzeni. Tam byli również ludzie ze Stanów, Polacy również ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali i też w tym działają, którzy potracili majątki w wyniku dekretu Bieruta. I otóż paniaki po 5 minutach opieprzył ich wszystkich, powiedział, że nie będą oddawać nic i tak dalej, bo to Polska Ludowa odbudowała, Polacy odbudowali. I paniaki powiedział również, że w takim razie będzie musieli zastosować, że trzeba będzie się zastanowić, co ze zdrajcami narodu, odwołując się jako źródło, prawda, do dekretu, drugiego dekretu Bieruta o zdrajcach narodu. Po prostu zdrajcom narodu nie należało się nic. Kto był zdrajcą narodu? Między innymi pan Anders przecież, generał Anders. I nie tylko w tym momencie. Ci ludzie również umówili się, że będą w jakiś sposób interweniować bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. Nie zapomnijmy, że tam jest również senator Anders w tym wszystkim. I nie tylko, w Stanach Zjednoczonych. Ten list jest efektem dwóch rzeczy. Oczywiście jest to trochę efektem ustawy 447, ale w tym liście nie ma nic o mieniu bezspadkowym, ani słowa. Tam jest wyraźnie powiedziane, przecież nie będę czytał tego państwu po angielsku, chyba że chcecie, to proszę sobie po angielsku jeszcze Onet złośliwie i bezczelnie na tej zasadzie publikuje ten list, nie wyciągając wniosków, jakich trzeba. Pisze tutaj, tutaj jest wyraźnie napisane, że has comprehensive law for the restitution of the compensation for private property endorsing the Terezin Declaration Holocaust with the United States i tak dalej. Ta deklaracja terezińska nie mówi o mieniu bezspadkowym. I tu jest wyraźnie powiedziane, że gdzie to było? Jewish and non-Jews. Proszę. After the war, the communist regime in Poland nationalized property owned by Jews and non-Jews. Czyli nie Żydos, prawda? Jewish Holocaust survivor of Polish origin and their families, as well as others, have found it nearly impossible to reclaim or seek compensation for the property that was nationalized by the Polish communist regime. To jest, proszę Państwa, zdanie kluczowe. Jak można dokonać takiej prowokacji i to na niecały miesiąc przed wizytą Donalda Trumpa, proszę Państwa. Tak, odważnie pojechałem. Odważnie pojechałem, mówię wprost. To wszystko, co, to proszę Państwa, naprawdę mój wydawca, pan Piotr Jegliński, osoba, którą możecie nawet sprawdzić w Wikipedii, jedyny człowiek będący, działający w ośrodkach zachodnich, w edycjon spotkania we Francji, jedyny człowiek, który był, został skazany w procesie zaocznym w 1982 roku na karę śmierci zamienioną na dożywocie za to, że jako jedyna organizacja, jego organizacja publikowała i przez akcję balonową dopisała ulotki antykomunistyczne do jednostek radzieckich w Polsce, proszę Państwa, w Francji. Tak, tak jest. Usiłowano go zrobić i tak dalej, i tak dalej. No, kto powiedział po moim trupie Magdalena Kaźmierczak? Nie wiem. Więc nie chodzi tutaj o żadną ustawę 447. Jeszcze raz proponuję przeczytać ten tekst po angielsku. Ja w nocy poszukałem sobie, ktoś mi tam do tego, i poznalazłem ten tekst nawet nie sprzed ruku Onetu, z tej dziwnego, nie wiem, czy umieścić z oryginalnych źródeł. Nie wiem, znalazłem to po prostu w internecie. Vannos Verhoor. Kto je po jaką cholerę podpisywał? To nieważne, nikt tego nie podpisywał i to też jest sprawa, która nie, absolutnie nieważna. W każdym razie tu nie chodzi o mienie bezspadkowe w tym liście. Jest to, wtedy tej interwencji nie było aż takiej, tego lobbingu, ze względu właśnie na ustawę 447, proszę Państwa. To było to, co się stało, to przypuszczam jest na skutek interwencji również polskich posiadaczy, którym Bierut swoim dekretem zabrał własność, wywłaszczył, w tym również tak zwanych wrogów narodu w nomenklaturze komunistycznej. Ja przypominam, to byli wszyscy ci, którzy pozostali na Zachodzie z rządu londyńskiego, czy ci wszyscy z ośrodków emigracyjnych, czy tacy ludzie jak generał Anders na przykład. Oni wszyscy. I teraz, proszę Państwa, zaczyna się cała gra. A dlaczego mi to przyszło do głowy? Bo to jest jakieś niesamowite zgrane. Pan Owsiak, który jest pieszczochem Onetu w tym momencie, który jest pieszczochem Onetu, mówi wprost. Nie szukajmy za granicą, nie szukajmy za oceanem przyjaciół, szukajmy naokoło. Mamy Rosjan, Ukraińców,
Z tego wszystkiego tylko Białorusinów, nie, on chyba nie wymienił nawet Białorusinów, tylko Białorusinów można nazwać przyjaciółmi, Niemców. I teraz proszę bardzo, znowu się rzuca, tym bardziej, że stacja z kapitałem amerykańskim, czego nie ukrywam, TVN24, mniej więcej 20 minut temu, notabene oni chyba mnie podsłuchują, bo już zaczęli mówić na temat, zaczęli już porównywać sprawę Kuchcińskiego ze złamaniem procedur przez Smoleńskie, więc chyba mnie podsłuchują, ale nieważne. Byle wszystko poszło w dobrym kierunku i ta stacja powiedziała prawdę na ten temat, prawdę. Tylko, że niestety, proszę Państwa, to, co ja mówię, to jest Damian Żurawski, no ja do Pana mówię o jednym, a Pan mi mówi o drugim. Niech Pan przestanie, na miłość boską. To, co ja mówię, jest rzucaniem grochem o ścianę, bo cała masa tak zwanych patriotów, cała masa tak zwanych innych dziwnych kresów, dziwnych takich, tych, którzy się troszczą o dobro ojczyzny i kochają Kreml i całą resztę, proszę Państwa, zaraz mnie zniszczy i zacznie mówić, bo w ogóle zacznie mówić o mnie jako ten, że jestem już agentem amerykańskim. Nie, proszę Państwa, nie, proszę Państwa. Magdalena Kaźmierczak, a co powiedzieć jego to, jego wypowiedź? Jak sformułuję jego wypowiedź? Powiedziałem. Ten sojusz jest w tej chwili polską racją stanu, ale ten niestety jesteśmy w takiej sytuacji politycznej i nieważne, kto do tego doprowadził. W drugiej części powiem, kto do tego, jak to wygląda. Jesteśmy w takiej sytuacji politycznej, że mamy do wyboru. Albo Amerykanie, albo Rosja i Niemcy. Co wolicie, wybierajcie. Ale beze mnie, proszę Państwa. Beze mnie i możecie mnie nazwać jak chcecie, jakim chcecie agentem. Na dobrą sprawę. Ale to jest coś strasznego. To jest coś strasznego. Znaczy, ja nie znam norweskiego backification, więc zupełnie nie wiem, o co chodzi. Więc to jest przerażające. Jak można nabrać się na tą manipulację? I dziwnym trafem, i dziwnie składa się tak, proszę Państwa, że Onet, jak ja piszę, podaję Onet jako coś, to zawsze mówię, co to źródło do tego wszystkiego, to teraz wszystkie te, jak jeden mąż, podają to, jakie wiarygodne źródło. Nie, proszę Państwa, to jest cholerna manipulacja w bardzo ciężkim dla nas okresie. Cholerna manipulacja. Niestety, proszę Państwa, PiS ułatwia robienie takich manipulacji dzięki idiotycznej obronie Reichsmarszałka, Feldmarszałka Okrągłej Izby, czy jak on tam się nazywa. No, więc proszę pomyśleć, raz jeszcze powtarzam, w tym liście jest powiedziane, po pierwsze, że to nie Polacy są winni, ale Niemcy i komuniści. Tam jest powiedziane, że to nie tylko, że chodzi tylko i wyłącznie o rodziny, o ocalałych z Holokaustu, których jest coraz mniej, ich rodziny, a także nie Żydów, którym zabrano. I to jest wyraźnie napisane po angielsku tam. Lepiej nie można napisać i wyraźniej nawet w języku angielskim jednoznacznie nie można napisać. Nie ma mowy o żadnym mieniu bezspadkowym. Rozumiecie Państwo? I jeszcze raz powtarzam. Ta sprawa toczy się od bardzo dawna. Pan Jegliński wielokrotnie opowiadał mi o starciach, jakie były na tych spotkaniach i o zachowaniu pana Jakiego, który potraktował tych ludzi po prostu, nie wiem jak kogo, jak bandziorów, jak złodziei, którzy chcą okraść państwo polskie. Jakie? Komunistyczne? Nie mówiąc, że powołał się również na ustawę, na dekret Bieruta o zdrajcach narodu, którym należy zabrać wszystko. Oni wszyscy powariowali. I to, co jeszcze? Ten list nie mówi o naciskach. On mówi o pomocy Polsce w restytucji i mówi o dyskusjach na ten temat. W języku angielskim nie można lżej tego wyrazić, proszę Państwa. Ten list cały zresztą jest, że tak powiem, bardzo dla Polski pozytywny, ponieważ pokazuje Polskę jako ofiarę terrorystycznych reżimów, jakim niewątpliwie był reżim niemiecki i reżim kacapski, przepraszam, sowiecki, stalinowski, i pokazuje tu Polskę jako ofiarę, której trzeba pomóc w tym wszystkim, proszę Państwa. Więc proszę się zastanowić.
Jakie stoją w Polsce siły, które to robią po godzinach z USA? Ale proszę zobaczyć, to idzie w poprzek rządu nawet w tej chwili, na dobrą sprawę. Ja nie będę już głośno o tym, nie będę Państwu o tym mówił na razie. To jest również, to jest właśnie może pierwsze, może śmieszne działanie tej sondy, czyli tego społecznego ośrodka neutralizacji działań antypolskich. Ale tak jest. To wszystko ma wzbudzić ludzi do protestów antyamerykańskich w czasie wizyty Trumpa, czyli zapobieżeniu sojuszom, uzbrajania Polski, baz, czyli wszystkiemu temu, co osłabi pozycję Niemiec w Europie i zagrozi Rosji. Tak jest, proszę Państwa. Tak jest, proszę Państwa. Dlatego wkurzony, bo jestem wkurzony, proszę Państwa. Właśnie. Dobrze, że się Daniel włączył. Weź się zaloguj jako Daniel, nie projekt Helenwolk. Daniel, kurde, no. I Niemcy chcą uniknąć reparacji torpedującej działania USA. Oczywiście, że tak. Torpedując te działania, oni chcą uniknąć reparacji. To jest to, czy prędzej, czy później. Ponieważ ta pomoc amerykańska, z tego co już po cichu wiem, to może być również pomoc Polsce, czyli nacisk na Niemcy w sprawie reparacji. Tam nie na darm. I nie tylko, ale i na Rosję, proszę Państwa, bo to jest również majątek Kresów. Ludzi wydziedziczonych, wywalonych z jedną walizką, wywalanych z Rosji, przesiedlanych na siłę, tak samo robili Rosjanie, robili to samo, co Niemcy z Polakami. Proszę zrozumieć. No. Verba veritas. Ja nie chcę się wypowiadać na temat pana Michalkiewicza w ogóle, szczególnie po wczorajszym programie. Powiedziałem jeszcze raz, będę tak samo tępił antypolskie wystąpienia ludzi narodowości żydowskiej, tak jak będę tępił antysemickie wystąpienia osób narodowości polskiej. Przykro mi. Poza tym tak się dziwnie składa, że jak patrzę na czołowych polskich antysemitów, to przypomina mi się natychmiast, proszę Państwa, ustawy Rosenberga i ta typografia, czy pseudonaukowa eugeniczna, którą zaakceptowało RSHA i niestety D7, no góra C8, proszę Państwa. Nieważne, o czym mówię. Magdalena Kaźmierczak, nie mówię, że PiS, ale PiS nie jest jednolity. Powiedziałem, bo za tym PiS ma część tylko rządzi. W tej chwili właściwie z PiSu... Zresztą widać wyraźnie, że pan Kaczyński jest całkowicie zneutralizowany, moim skromnym zdaniem, i będę to mówił. Janusz Święk dotarł do pana, obejrzę go, proszę mi dać trochę czasu. Mam również, proszę pana, ja muszę sobie zarobić na chleb w jakikolwiek sposób, nawet układając jakieś cholerne płytki. Ja nie mam z czego żyć, ani ja, ani moja rodzina. Nie mam czasu myśleć o tych wszystkich rzeczach, i tak myślę za dużo. No. No i w tym momencie i to wszystko stanęło. To wszystko stanęło na tych wszystkie stowarzyszenia. Ono ma swoją nazwę, te wszystkie stowarzyszenia byłych właścicieli. A najlepszy numer, że ci wszyscy ludzie to nie są tacy patrioci jak niektórzy arystokraci, którzy biorą pieniądze za byle co i minister Gliński im daje. To są zwykli, normalni ludzie. W większości również Polacy, w tym Polacy z Ameryki, oni dobrze rozumieją, że wszystko było zburzone, państwo odbudowało, oni chcą ułamek tego, rekompensatę. Nawet tam chodziło nawet 10-20%. Ale jak zostali potraktowani, jeszcze raz powiem, oni byli, ci starsi ludzie byli oburzeni. Rozmawiamy z panem Jeglińskim i jeszcze z paroma ludźmi na ten temat. I wtedy również była pani Anders, która się troszeczkę oburzyła, że użyto dekretu o wrogach ludu. Bo jej ojciec był wrogiem ludu, generał Anders był wrogiem ludu. I pani senator, i wtedy było powiedziane, no. I wtedy było, proszę państwa, powiedziane, że będą również naciskać na rząd amerykański i ten list powstał w wyniku tych nacisków, a nie ustawy 447, to o czym mówią, co zresztą widać również po treści tego listu. A ponieważ Mark Pompeo jest generalnie opowiedziany przez prezydenta Trumpa, jest odpowiedzialny za tego typu rzeczy. Jeszcze raz mówię, że tam wyraźnie jest napisane, że to są ci, którzy zostali rodziny, ocaleli i rodziny Żydów i nieżydów. Jest to wyraźnie explicite w tym liście napisane. Napisane, proszę Państwa. Panie Januszu, ja zobaczę i naprawdę ten film puszczę. Postaram się puścić, zobaczę go. Paweł Gruszka, panie Piotrze, co pan proponuje? Proponuję przede wszystkim myślenie. Jedyne, co mogę robić, nie mając tych rzeczy, to mogę tylko i wyłącznie mówić o tym,
mówić o tym po prostu, bo nic więcej nie mogę. No co ja mogę? Mówić i nawoływać do tego i prosić państwa, żebyście państwo swoich i sądzi, i to, co w tej chwili, i nie wiem, no dawali to swoim znajomym i mówili po prostu tą interpretację. Dlatego jeszcze, panie Piotrze, co rząd PiS ma zrobić, Paweł Gruszka, co ma zrobić? Nie wiem, ja bym powiedział, co zrobić. Wstać i powiedzieć to, co ja mówiłem. Trzeba niestety niektórych swoich, nie swoich, bo pan Jaki wcale nie jest z PiSu, pan Ziobro też nie jest z PiSu, a w świetle tego, co dzisiaj przeczytałem i co wiem na temat mianowania prokuratorów, to naprawdę robi bardzo złą robotę wbrew pozorom. To proszę, to i powinien to wstać, Kaczyński i premier powinni to powiedzieć. Oni już raz to powiedzieli, że nie, w ten sposób, ale powiedzieć to wszystko mniej więcej, bo takie są układy. Oni mieli te rozmowy. Oni mieli te rozmowy, proszę państwa. Powiedzieć ludziom wprost, jak to tak naprawdę wygląda. Powiedziałem, macie alternatywę. Nieważne. Zaraz przejdę do drugiej części związanej z tym. Zresztą nieumiejętna polityka i brak polityki zagranicznej PiSu oraz polityka na kolanach Kancelarii Prezydenta i nie tylko Kancelarii Prezydenta Dudy i niektórzy spryciarze, których tam widzę, doprowadzili do tego, trudno, ale w tej chwili możemy z tego wyjść. Mamy taką sytuację, na której możemy wygrać, jeśli będziemy asertywni. I te rozmowy są bardzo ważne, bo czasami trzeba dać krok do tyłu, by kopnąć kogoś w jaja, prawda? Tak to jest. A macie państwo do wyboru, wybierajcie wszyscy narodowcy, kresy i te inne rzeczy. Ci, którzy nie zostawiają na mnie suchej nitki i hejtują, wybierajcie sobie, co chcecie. Amerykanów czy Ruskich z Niemcami? Oj, coś mi się wydaje, że Ruskich z Niemcami. Część tych ludzi się na pewno gdzieś uchowa i oni przetrwają. Albo w ruskiej dzielnicy Cypru, służąc oligarchom, albo rodzinnie służąc oligarchom. Proste, jak konstrukcja cepu. Mówię prosto, bo mówię do normalnych, zwykłych ludzi. Nie bawię się w politykę, mam to gdzieś. Nie jestem panem Grzegorzyłką, który będzie publicznie udawał idiotę po prostu z siebie i niech mnie podają do sądu, mam ich wszystkich gdzieś. Ja do kraju i tak nie wrócę, bo nie mam gdzie wracać już w tym momencie. Tak słyszę, bo jak tak dalej widzę, proszę państwa, jak tak dalej, z tego co widzę, to rzeczywiście ten merytoryczny rozbiór Polski się dokona. Kizia. Już nie jestem zdenerwowany, możesz przyjść. Kizia wściekła, bo tego. Dobrze. Verba veritas. No tak, ale wie pan, no dobrze pan wie, że jak się kogoś kopnąć, to trzeba zrobić krok do tyłu, prawda? Przykro, że tak mówię, ale tak to wygląda. Następna sprawa. Dziwicie się, że tak jest? Proszę bardzo. Unii zniknęło to. To jest stara rzecz. To jest rzecz dokładnie ze stycznia chyba, z 30 stycznia 2018 roku. Profesor Zybertowicz o ustawie o IPN, w ustawie o IPN powinni zajść zmiany, trzeba precyzyjnie określić to, co powinno być penalizowane. Nikt tej wypowiedzi, poza panem Michalkiewiczem, ale ja jednak nie powiem tak jak panem Michalkiewicz, wczoraj, ni stąd, ni zowąd to zauważył. To też podkreśla tą manipulację, więc w związku z czym wróciłem do tego, bo nikt tej wypowiedzi nie zauważył. Tam była mowa o kontroli na IPN-ie, a tymczasem pan profesor Zybertowicz mówi takie rzeczy. Dora Honia minęła 20. Prawda jest tylko jednym z instrumentów polityki. Powinniśmy pamiętać, że realna polityka ma inne priorytety niż prawda. Dla każdego przywódcy najważniejsze jest przetrwanie, czyli bezpieczeństwo swojego kraju. Nie, przetrwanie dla każdego przywódcy jest przetrwanie. Przywódcy partyjnego też. To jest stwierdzenie totalnie bzdurne. Ale, prawda, najgorsze jest zdanie, na które nikt nie zwrócił uwagi. Proszę, co mówi profesor Zybertowicz. Prawda bardzo często w polityce przegrywa. Aby polityk mógł zabiegać o prawdę, musi zachować władzę, a żeby zachować władzę, często musi ulegać siłom zewnętrznym, które na to pozwolą i w tym pomagają. Ja to skopiuję, puszczę państwu tutaj na dół, proszę państwa, jeżeli się uda. Chciałem przy okazji redaktorom w polityce powiedzieć, żeby unikali błędów ortograficznych, bo w tym zdaniu jest jeden błąd ortograficzny. Puszczę to państwu. O, proszę. Jest, proszę zobaczyć. Tu jest błąd ortograficzny, może ktoś znajdzie ten błąd. Jeszcze raz go czytam. Jeszcze raz to czytam. Prawda bardzo często w polityce przegrywa. Aby polityk mógł zabiegać o prawdę, musi zachować władzę, a żeby zachować władzę, często musi ulegać siłom zewnętrznym, które na to pozwolą i
w tym pomagają. Siłą, pozwolą, pomagają. Nie, pozwolą i pomagają, żartuję sobie, proszę państwa. I Marlin. I teraz proszę zobaczyć. To mało, był kiedyś ktoś taki, kto w ten sposób usprawiedliwiał. To jest usprawiedliwienie na przykład w XVIII wieku zaproszenie wojsk rosyjskich do Polski w celu zapewnienia wyboru jednego z królów. O tym wspominał zresztą pan Michalkiewicz. Ja nie rozumiem. Doradca prezydenta, profesor. Nie wiem, dlaczego to go zapomniano w ogóle, to nawet ciężko było znaleźć. O tym w ogóle nie dyskutowano, widocznie walnął coś, co jest prawdą. Więc o co chodzi? Więc o co chodzi w tym momencie? Tak się składa, że poznałem pana profesora, no przykro mi, ta znajomość nie wyszła. Po prostu byłem zaskoczony postawą i żądaniami pana profesora w stylu czysto komunistycznym ode mnie. To raz. Poza tym jego teoria rozchwiania instytucji tak, żeby się przewaliła i rozchwiania państwa jest dla mnie instytucją chorą, ale trudno. Niech tak będzie. Chorą. W tej zasadzie, ale już takie twierdzenie. I tutaj mimo całej mojej niechęci do tej wczorajszej audycji w mediach narodowych i wypowiedzi pana Michalkiewicza, no zgodzę się z jego konkluzją, co prawda takim językiem się nie mówi. Jest to, proszę państwa, cholera, jest to jakieś cholerstwo. Co to oznacza? To oznacza, że co, będziemy prosić obcą wadę, to w ten sposób usprawiedliwia się podpisywanie polskich ustaw w siedzibie Mossadu? Zupełnie tego nie rozumiem. No, Magdalena Kaźmierza, proszę odpowiedzieć na jakie pytanie, bo nie wiem. A to KMK nie ma odpowiedzieć, nie ja. Więc proszę zobaczyć. I teraz w kontekście tego listu wszystko zależy od tego, jak postawi się władza. Mam nadzieję, że pan premier i pan Jarosław Kaczyński, a także pan prezydent, może nie posłucha doradców, ale czasami posłucha, jak będzie miał czas oczywiście, jak będzie chciał, takiego pierdzielonego, wstrętnego ubeka, esbeka jak ja. Takiego zdrajcę po prostu. No. Paweł Gruszka, panie Piotrze, czy myśli pan, że Żydzi przepuszczą ostatnie lata przed wyborami, wiedząc, że po wyborach to szansą się? Nie, 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 panie Pawle, pan zaczyna mówić idealnie to samo. To nie Żydzi przepuszczają ten atak. Powiedziałem, to nie jest atak. Dajcie już spokój z tym. To nie o to chodzi. Nie rozumiecie, że to jest po prostu ogromna rozgrywka Moskwy-Berlina. Nawet nie wiecie państwo, spójrzcie na mapę. Zobaczcie, co tracą Niemcy. Niemcom uciekła Wielka Brytania. Niemcy są w obliczu dużego kryzysu. Przepraszam, muszę wstać na chwileczkę, zaraz będę. Niemcy są w obliczu dużego kryzysu, proszę państwa. Kurczę, blade, bo mi się tutaj sprzęt coś tu psuje. O, już się nie popsuł, dobrze. Halo, jesteście państwo? Dobrze. Proszę państwa, są w obliczu bardzo dużego kryzysu. Niemcy tracą Unię Europejską, a przy tych działalnościach Amerykanów, przy wycofaniu się na przykład Amerykanów z Niemiec, wbrew pozorom Niemcy tracą bardzo dużą zdolność obronną w tym momencie. Do tego dodajmy jeszcze specjalne stosunki rosyjskie. A co Rosjanie? No. Ale jakie pytanie, pani Magdaleno Kaźmierczak, bo nie wiem, jakie pytanie mi pani zadała. Dlaczego mam odpowiadać na pani pytanie, skoro nie mogę go znaleźć? Niech mi ktoś powie, czy Żydzi chcą grać w pracy w USA, a czy mieszkam dalej, wiem, co się dzieje. W kraju moich wnuków będzie wida. Nie, to nie Żydzi. To nie są Żydzi, proszę państwa. Tu w tym wypadku tego listu to nie są Żydzi. Przepraszam, bo już odpowiadam na pani pytanie. To nie jest tak. I nie o nich chcą nas obawiać. Ja jeszcze raz powiedziałem, potrzeba, żeby ktoś z PiS-u stanął i powiedział, że największe naciski na ustawę 447 były ze strony Rosji, że to Moskwa zaczęła mówić nagle, bardzo głośno, po cichu, przez swoje różne tuby propagandowe o tych polskich antysemitach, jak Polacy i o mieniu bezspadkowym. Oni to wymyślili. A również dlatego, że część tych, którzy się o to mienie upomną, to są takimi Żydami jak ja Chińczykiem. Którzy kupili sobie za 4000 dolarów, bo tyle to kosztowało, papiery żydowskie i w ramach akcji Mozum wylądowali w Stanach Zjednoczonych i teraz coś stanowią, po prostu. Rozumie pani? Nie chodzi o to. A teraz proszę zobaczyć taką restytucję mienia. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości społecznej, o zniesieniu całkowicie komunizmu, przynajmniej symbolicznie trzeba to załatwić. Pozabierane ludziom, nie tylko Żydom, ale wielu ludziom. Domy, place, różne rzeczy, fabryki. Prawda? Pozabierano. I teraz co?
Ja rozumiem, nawet po amortyzacji ci ludzie chcą troszeczkę symbolicznie to. Tymczasem, a wiem również, że w Warszawie wybranym, i to nie komisja reprywatyzacyjna, ponieważ komisja reprywatyzacyjna pana Jakiego nie ruszyła paru historii, nie będę wymieniał nazwiska, tych, którzy odzyskali, proszę państwa, częściowo mienia w Warszawie i te mienie niszczeje. A są to ludzie, którzy no po prostu, powiedzmy, niezbyt miło było w czasie komisji reprezentacyjnej ich wymienić, no bo wiadomo, to tamto, bo różne układy są. Będę szklane domy zabrali? Nie szklane domy, bo zabrano wielokrotnie. Zabrano, nawet znacjonalizowano mojej babci i mojego dziadka domek, który był drewniany w taniej dzielnicy, ale był, przekraczał jakąś tam tego miota i też zabrali po prostu. I też zabrali, on sam nie był wtedy zniszczony i zabrali po prostu. No, tak samo. I to były te szklane domy? A mój dziadek, przedwojenny robotnik, zecer, majster zecerski, szef zecerów PWPW, zarobił na ten domek i budował, no i co? I też zabrali. No. Dlaczego reprywatyzacyjne? No dlatego, że dlaczego? No dlatego, że oni mają komunistyczne myślenie. Dlatego, że to są populiści, że pomyśleli sobie, co ludzie powiedzą. To nie chodzi również o reformę rolną. Nie chodzi o odbieranie ziemi. To nie o to chodzi, proszę państwa. Chodzi o rekompensaty, które państwo mogłoby wypłacić. Mogłoby coś zrobić. Co więcej, ten list przy dobrym od czego Der, i chyba może dlatego Der Oniet tego nie napisał, ten list może posłużyć również jako argument w wystąpieniu do Niemców o reparacje przeznaczone właśnie na tą restytucję, ale tego nikt nie chce zrobić. Ameryka postawiła matkę oraz Polsce mur, nad którym chce postawić i wymaga, ale to wymaga naszego współdziałania i to współdziałania pragmatycznego. Tymczasem my się czym zajmujemy? Lotami obermarszałka, już nie mogę patrzeć, kłamstwami urzędnika, który zrobi wszystko dla kariery, proszę państwa. Czym się zajmujemy? A może o to, czym się trzeba zajmować, bo w tej całej historii jest cała masa urzędników, którzy dla kariery godzą się na łamanie procedur, a więc co się działo w takim razie w trakcie Smoleńska? Proszę zrozumieć, jak to wygląda. No. Wiesław Paler, a co z mieniem? Tak, ale panie Wiesławie, ja to powiedziałem. Również mieni na Zachodzie. Poza tym przy tej okazji zaczyna się grzebanie ludziom nie tyle w życiorysach, bo to wiadomo, że w Polsce to ważne, prawda, no tak, niesamowicie. Syn mordercy zawsze musi być mordercą i nie ma prawa się zmienić, nie ma prawa być zupełnie innym człowiekiem, to jest inna sprawa, tak to jest w Polsce. To jeszcze się zaczyna, a proszę, tu matka Żydówka, tu chyba ojciec Żyd, tu chyba to Żyd, tu chyba ciotka tam jakaś, to tamto. Zaczyna się cyrk, w który wchodzimy, ponieważ właśnie to zawsze była broń na Polaków. I to była rosyjska, powtarzam raz jeszcze, antysemityzm do Polski wprowadził car. Magdalena, to akurat pan Dziewulski nie uczestniczył w tym, tak jak o tym mówi, wręcz odwrotnie. Nie mówmy na temat akcji Most, ja też nie chcę nic mówić. No. Nie wiem, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy. Po prostu nie wiem, czy się państwo zgadzają, czy nie. Mogą państwo mnie w tej chwili zrobić ze mnie i pewnie ze mnie zrobią. Wszyscy ci, co to mówią, po prostu. Wszystko, czyli to ze mną zrobią, te same media różnego rodzaju, ponieważ ja nie mogę, ale ja się nie mogę. I tak, i do tego to będzie służyć sonda. To jest ewidentna manipulacja mająca na celu uderzyć w polską rację stanu. Korzyść z tego odniosą tylko i wyłącznie Moskwa i Berlin. Tylko ta oś. Wrogiem. Powiedziałem, ja nie jestem wrogiem ani Moskwy, ani Berlina. Jestem co prawda kremlofobem i tak dalej. Nie. Oni wykorzystują sytuację, ale ja mam prawo bronić się. Ich prawem jest nas atakować, szpiegować, tworzyć tego typu rzeczy, ale naszym obowiązkiem jest bronić się przed tym. Ale ponieważ nasze służby rządzone są przez dyletantów i rządzone są przez ludzi, którzy uważają, że każdy, kto zarobi trochę więcej niż średnia, jest złodziejem,
No więc właśnie. Dobra. Shadow SF, ten list wysłać do Berlina, ale do Draconii. Tak, to prawda. I do Moskwy przy okazji. Mirosława za Kingo Malacka, nie przestanę, oni mnie tak nazywają. Tam przecież cały czas chodzi, że nie dość, że jestem chamem, to jeszcze jestem ubeckim agentem, a pewien pan wciągnął mnie, mówi, że jestem agentem po prostu. Więc pal 6. Niech sobie mówi, co chce, ale patrząc na te wczorajsze wypowiedzi, twierdzę, że tu się agentura Moskwy ujawniła. Nigdy nie mówiłem ruskiego, nie unikałem tego, ale teraz zaczynam tak myśleć. I również raz jeszcze, i niech się Onet nie obraża, ale po tym wczorajszym artykule ja po raz pierwszy nazwę was Der Onet. Der Onet, po prostu. Bo temu to służy. Trzeba myśleć. Właśnie. Panie Piotrze, to co pan mówi mnie śmieszy. Pana śmieszy. Panie Damianie, ile pan ma lat? Ile pan przeżył? Zobaczy pan, jak panu wyciągnął. Zobaczy pan, jak panu wyciągnął jakieś różne rzeczy. No. Klara, nie wiem, czy zapłacą. Nie zapłacą, ale to trzeba robić, bo po prostu dlatego, że dlatego nasz rząd powinien zauważyć. Naprawdę, jeszcze raz, kita poluje na... No masz, złapałaś? Brawo, tylko nie zjadę. No, kita upolowała ćmę. Bardzo się cieszę. Na starość się polować chce jeszcze, to dobrze. Natomiast raz jeszcze powtarzam, nie dajcie się podpuszczać tego typu rzeczom. Trzeba czytać źródła. Ja przeczytałem źródła, źródłowy ten list, porozmawiałem z ludźmi. Przypomnę jeszcze raz, pan Jegliński w tym wszystkim, dlatego wymieniam jego nazwisko. To jest szef edycji spotkania. Wejdźcie sobie, dowiedzcie się, kto to jest, to dopiero zobaczycie. No. Czy wciąż jest aktualna mityczna ciągłość PiS-GOŚ? To nie jest mityczna, to jest ciągłość państwa w tym momencie, że w tej chwili rewolucja w urzędach państwowych właśnie w tej sytuacji geopolitycznej, jaka jest, jest taka, jaka jest, taka, jaka musi być, ale PiS i tak zapłaci między innymi za awanturę z Hermarszalkiem po prostu. Jeśli do piątku ma czas, jeśli nie wyciągnie wniosków i nie poświęci, ja rozumiem, wielką przyjaźń, wielkie rzeczy i tak dalej, ale tu wyraźnie widać to, co ja nazywam herenwolkiem, co oni myślą o państwie. I co oni myślą o państwie, proszę państwa. I takich zachowania widziałem w PO i takie zachowania potępiałem i dlatego poparłem PiS, ale niestety okazuje się, że część z PiS-u takie same zachowania szybko przyjęła. Po prostu. Tak, zagrożenie nowym konfliktem otworzy możliwość otrzymania operacji. Masz rację, Daniel, no to już tak będzie. No. Niech pana śmieszy, niech pan mówi, no właśnie. Co na to jeden? Nie wiem, co na to. Nic. Podadzą mnie do sądu, że ich nazwałem Deroniet. Ale niech mnie podają, gdzie chcą. Mam to gdzieś, mi już dużo nie zostało czasu, a i tak nie ma niczego ściągnąć. Niech się ugryzą po prostu. Nie docenia pan zajadłości senatorów i kongresmenów UJOS, ignorancji na temat Polski, antypolskości w kongresie. Pani Klaro, ja cały czas tłumaczę. Nie to, że nie doceniam, ja ich trochę znam. Proszę mi wierzyć. Po przeczytaniu tego listu to jest zupełnie inny list niż inny sposób nawet wysławiania się, inny sposób mówienia, inny sposób wyrażania swojego zdania niż to jest w tej ustawie słynnej just. Po prostu. Just, czy jak to się mówi? Jak to powiedział pan marszałek? Just? Jak on to powiedział? Nie pamiętam. No właśnie. Wiesław Pala, to jak pan to włączy, to proszę posłuchać, proszę zobaczyć, co wszyscy o tym krzyczą. Czytam całość, więc niech pan mówi, że to pana śmieszy. I oczywiście, i proszę teraz zauważyć, jaka dziwny sojusz. Pan Owsiak wzywa ewidentnie do bojkotu tego wszystkiego. To jest takie zaproszenie do tej rozentuzjazmowanej, patrzącej jak młodzieży. No dobra, jak ktoś ogłosi, manifestujemy 1 września przeciwko Trumpowi i Amerykanom, zaraz tu przyjdą. Od ekologów poprzez różne inne historie, aż do skrajnych narodowców po prostu. Tak to wygląda. No. Just, no. Klara. Pani Klaro, ja akurat znam angielski i to chyba na dość dobrze. Także proszę mi wybaczyć. Mówię to po prostu dlatego, że ta sonda trzeba działać w obronie Polski, w obronie tego. No w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, raz jeszcze. Dobra.
To, co powiedziałem na temat tutaj profesora Zybertowicza i tego stwierdzenia, świadczy w ogóle o podejściu naszego rządu i to, co mówiłem zawsze, oni uważają, że będą mieli wsparcie nie w Polakach, ale z zewnątrz. To jest zdanie, które jeszcze raz przeczytam, które jest dla mnie tragicznym zdaniem w ogóle. Nie wiem, jak profesor, doradca prezydenta może to napisać. Prawda bardzo często w polityce przegrywa. Aby polityk mógł zabiegać o prawdę, musi zachować władzę, a żeby zachować władzę, często musi ulegać siłom zewnętrznym, które na to pozwolą i w tym pomagają. Tak, oczywiście. I jeszcze to jest bzdura. To jest bzdura, które powiedział profesor Zybertowicz, bo profesor Zybertowicz usankcjonował w ten sposób targowicę. Przykro mi. Damian Żurawski, dobrze pan wyjaśnił. Ja wiem, że Herent Folk i to jest właśnie Herent Folk. To wszystko razem, co wychodzi. No. Panie Piotrze, czy nie byłoby wskazane jak najszybsze założenie dokumentów w sprawie reparacji od Niemiec? Z tego co wiem, Mulaczek coś kręci, miało być przed 1 września, będzie jakoś zrekonstruowane, bo nie, w ogóle nie będzie. Bo to jest wszystko ad calendas graecas. To jest wszystko pod publikę. Jeśli się okaże, że wzrosną sondaże, to oni to powiedzą i nic z tego nie zrobią, proszę państwa. I nic z tego nie zrobią. Właśnie. I dlatego tak reaguję i dlatego zareagowałem na sprawę Obermarszalka. Dlatego, że jeżeli mówi się wyraźnie, że to jest po prostu cios, ale to jest cios w PiS i cios przede wszystkim naprawdę w uczciwość pana Kaczyńskiego, który sam prawdopodobnie nie wie, jak wyjść z tej sytuacji. No. Joel Smith nie, bo profesor Zybertowicz uważa się za... No nieważne. Dobrze, panie Damianie, już w porządku. No. Chyba niepowiedziane, jak to trzeba prawdę, jakby były majtasy do schowka na bieliznę schować. No. Więc widzicie. I nic nie będzie, to trzeba. I tutaj, jeśli dokładnie przeczytacie ten list, proszę państwa, i on cały będzie podpisany, to tam jest po prostu. No. Proszę, tu jest napisane również. Prevailed Jew Polish were murdered by the Nazis. An estimated 9 million non-Jewish Polish citizens were killed by the Nazis as well. Powiedziane jest także o 2 milionach Polaków, którzy także nie żydowskiego pochodzenia, którzy także zginęli. Po raz pierwszy w takim liście pokazuje się coś i tak dalej, więc ewidentnie widzę, że ten list związany jest z interwencją tych wszystkich spraw ludzi w Polsce, którzy walczą o restytucję mienia od lat 30, takie jak panie Gliński i nie tylko. Po prostu. W Kanadzie Magdalena Kaźmierczak. Dobrze, tak się mówi w Kanadzie. Ja się zgadzam, tylko kto za tą propagandą stoi? Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, kto stoi za tą propagandą i skąd oni się wzięli. Proszę prześledzić. Naprawdę mało kto wie. Amerykanie się nie przyznają, że przespali dokładnie okres po 89 roku. Ja pamiętam rozmowy z nimi. Oni naprawdę uważali, Związek Radziecki. To jest chore. Jest taka, nawet jeśli mówiliśmy o Amesie, jak oni byli zdziwieni Amesem, to o tym, że się obalił w ogóle Związek Radziecki i temu dowiedzieli się w ogóle z telewizji. Ames się z tego śmiał i to w jego zeznaniach nawet jest. Właśnie. To jest ten Marshall, Fed Marshall czy w ogóle. No. Więc widzicie państwo. A jaki byłby scenariusz, gdyby premier Polski nie ustosunkowałby się do listu? Jaki? Bardzo prosty. Chodzi o, przede wszystkim scenariusz polega na tym, że takie nagłośnienie tego listu w tym momencie powoduje rzeczywiście straszne antyamerykańskie, wręcz antyamerykańskie zachowania. W czasie wizyty Trumpa, szczególnie w czasie wizyty Trumpa, nie da się nie ustosunkować, prawdopodobnie to stanie w trakcie rozmów. Po prostu trzeba popatrzeć, trzeba wspólnie z Amerykanami w tym momencie pogadać i wypracować i zaproponować tą sytuację. Dobrze, ale skoro oni w tym liście przyznają, że to Niemcy i Rosjanie, więc występujemy do nich o częściową restytucję tego mienia po prostu. I już. I już. No. Klara, ale oni piszą, proszę przeczytać po angielsku, pani Klaro, ten list. Ja go tutaj, dobrze, ja umieszczę teraz tutaj link do tego artykułu, pod spodem jest, no niewyraźnie, bo niewyraźnie, ale może państwo, może kto zna angielski, niech przeczyta treść. No, właśnie. Dobrze, proszę państwa. Ja na teraz skończę. Po południu sobie pogadamy o czymś. Nie wiem, dzisiaj jest rocznica bomby w Hiroshimie, a jest taka ciekawa rzecz, ja teraz właśnie zbieram informacje na ten temat też.
Ale to jest rzecz zupełnie spiskowa. Słyszeliście, to chyba w Nagasaki było o tych dwóch klasztorach, które przetrwały to i tam nikt nie zginął, mimo że były bardzo blisko epicentrum. Słyszeliście? No ciekawa historia. Szukałem w materiałach CIA, w ogóle materiały CIA na temat Hiroshimy są jakoś dziwnie utajnione, a ja wiem, że oni badali później wpływ tego wszystkiego. No ciekawa rzecz. Chciała historia, jakże wieczorem sobie troszeczkę o tym pewnie pogadamy. Chyba, że znowu będzie jakaś afera, ale jeszcze raz powiem, proszę Państwa, po to powstała sonda i może to jest takie nieporadne, nie to po to, żeby takie neutralizować takie manipulacje, więc ja to robię. Ja to robię, dlatego jeszcze raz ten link umieszczę u siebie na profilu i wszędzie, link do tej audycji, żeby to po prostu było. Żeby to po prostu było, żebyście Państwo mogli to obejrzeć, bo to o to chodzi. To, że ogląda w tej chwili 495 osób, to trudno. Nie będzie mnie oglądać 17 czy 25 milionów i tak dalej. No. Dobra. I jeszcze mam jedną prośbę w tym momencie, ponieważ ostatnio tak się składa, że wszystkie moje filmy są ręcznie przeglądane przez YouTube. Wiem o tym. Zresztą YouTube mnie o tym informuje. To bardzo bym prosił tutaj publicznie, aby YouTube zastanowił się i zastosował się do mojej prośby i naprawdę pewnego pana o pseudonimie Józef Stalin zablokował, ponieważ po pierwsze, nie tylko, że on obraża mnie i narusza, ale używa języka nienawiści, mowy nienawiści w stosunku do mnie. Jest to oczywiście ktoś, troll, przypuszczam, że jest to człowiek tak ze stylu i sposobu wyrażania się, to przypomina mi paru takich ludzi, których w tej chwili część w tej chwili no niestety rządzi kiejkutami, część nie, także tak to wygląda. Także prosiłbym bardzo. No. Słyszeliśmy, ja myślę, że to lipa. No nie wiem, no trzeba po prostu. Matagoras o piosenkę. Jaką piosenkę? No dobra, jak chcecie, link do oryginału pod filmem. Baskwikadio, link do oryginału. Nie mogę, nie mam linku do oryginału. To jest to samo, co jest ten list. No. Ja nie mogę puścić, ponieważ ten list dostałem w oryginale na prywatnej wiadomości, więc nie mogę puścić linku. Ale to jest, jak porównałem, to jest dosłownie ten sam, tylko dlatego mówię, że tutaj jest, że w Onecie jest po prostu niewyraźna ta kopia z tymi podpisami i tak dalej. Niewyraźna jest ta kopia. Cały list tutaj jest, tutaj cały list z żądaniem do sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. Ja dostałem to no, swoimi kanałami, także proszę mi wybaczyć, ale niektórych źródeł nie mogę zdradzić. Bastek, po polsku nik, jaki nik, bo nie wiem, po polsku, no ma Józef Stalin, nik jest po polsku, tylko on pisze takim teoretycznie rosyjskim i już. Zanon Paciuch, pewnie czas kopiować właśnie. Część mam skopiowanych, ale ja nie mam na to czasu, możliwości i ochoty, więc niech się dzieje wola nieba. Jaką piosenkę chcecie na koniec, żeby wam się dzień zaczął? Dobrze państwu. Jaką? No chcecie jakąś piosenkę? No. Czy poczekać na wieczór? No. No. Aeroplot na własny kanał. Dobrze pan robi, co pan chce. Aeroplot, a gdzie pan chce po prostu. Na tej zasadzie. Dobra, jaką piosenkę chcecie na koniec? No, trąby, dobra, bo wszystkich robią nas w trąbę, to puszczę te trąby. Na sam koniec, proszę Państwa. Krzysiek mi wczoraj obiecał, że zrobi mi bardzo szybko do tego, co się stało z Polakami, do tego mego wiersza. To właśnie jest tekst do muzyki. I zrobi piosenkę, ale z Krzyśkiem taka jest gadka w ogóle ostatnio, kurczę. Dobra, puszczamy 7 trąb. Na razie. I kończymy. Czarne, nie mogą być płoną góry, płoną lasy, będą płonąć. Tango będzie. A oto każde z osobna, z onych czterech zwierząt, miało po 6 skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczów, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a słońce zczerniało jako wór włosiany i księżyc w sztysek stał się jako krew. A gwiazdy niebieskie padały na ziemię. Potemem widział onych archaniołów stojących na czterech węgłach ziemi, a dano im 7 trąb. Na ławce w parku siedzę sobie smutny, bo flaszka kończy się. Słyszę, jak pierwszy anioł trąbi.
lecz niezbyt to obchodzi mnie. Wokoło ciepło się zrobiło i śmierdzi siarką krwawy grat. Ech, coś by jeszcze się wypiło, więc warto bym do sklepu wpadł. Wtem druga trąba zaskrzeczała, a mnie rozbolał strasznie łeb. A z nieba spadła wielka skała, jak na złość prosto na mój sklep. O 23, jak będzie, powiem zresztą. Grzebie więc wściekły pośród ruin, w mej flaszce suche widać dno. Znowu coś strasznie kurczy z góry, pełen nadziei przeglądam szkło. Gdy trzecia trąba zahuczała, coś spadło z nieba i zniknął staw. Lecz jedna flaszka ocalała, więc ległem wśród spalonych traw. Przyssałem usta do butelki i pociągnąłem potężny łyk. A w niebie znowu hałas wielki ogłosił mnie piekielny ryk. To zatrąbiło po raz czwarty. W oddali zobaczyłem mrok, lecz pochwyciłem myśl upartą, że przez tę flaszkę ja tracę wzrok. Westchnąłem ciężko kręcąc głową, jak dobrze, że swą flaszkę mam. Wtem ptak zaskrzeczał ludzką mową, grożąc bezczelnie wszystkim mam nam. Piątry zatrąbił, jebło coś z góry. Skąd oni mają tyle skał? Robactwo wylatuje z dziury, z miejsca, gdzie sklep mój kiedyś stał. Patrzę na mundur i rynsztunek i myślę, że to miejska straż. Schowałem do kieszeni trunek. Uff, poszli, ale farta masz. Z nieba wrzasnęło po raz szósty i idzie czterech, lecz bez psa. Postawa groźna, wzrok jakiś pusty. Park opustoszał tylko ja. Kradną i oszukują dalej. Słyszałem, jak mówili w głos. Ludzie się nie zmieniają wcale, obchodzi ich wyłącznie trzos. Gdy siódmej trąby głos przeminął, to zrozumiałem, że mam dość. I wstałem z ziemi z głupią miną, bo skinął na mnie jakiś gość. Potknąłem się, lecz mnie przytrzymał i prosto szedłem za nim w ślad. A on wesoło pogwizdywał, na dole płonął świat. Ale długa piosenka. Kto to napisał? Nudna. Z tym trąbą go wyśmieniłem. No nareszcie. Pani Klaro, oczywiście, że Harec podaje, dlatego, że to wszystko będzie wykorzystywane przeciwko nam, szczególnie jeśli, proszę Państwa, ja chyba Kryptonomikon czytałem, muszę zobaczyć. Neil Stevenson, Kryptonomikon. Dobra, spróbujemy. Proszę Państwa, ja powiem, znaczy Vannos Ferchor, jeżeli Pan ma to w PDF-ie, to prosiłbym. Przepraszam, tak mówię wyraźnie. Proszę Państwa, Pani Klaro, oczywiście, że wykorzysta. Tam też są różne siły polityczne. Dobra.
Pogadamy sobie wieczorem. Prosiłbym już nie o te pytania, odsyłam do audycji rano. Ja, jak to się przetworzy, dam link raz jeszcze. Proszę YouTube, który będzie przeglądał ręcznie, aby rzeczywiście się zwrócili uwagę na moje ciągłe zgłaszanie, bo to jest nie tylko obraza mnie, nie tylko język nienawiści, nie tylko grożenie fizyczne, ale to także są, tam jest i wszystko, od pornografii do reszty, pseudonim Józef Stalin, Józef Stalin. Proszę, z różnych serwerów widać, że to robi rosyjski bot, także... No. Także dziękuję Państwu raz jeszcze. No i do wieczora. Trzymajcie się. Miłego dnia. Gdzie ja tu jestem? A, tu.